Zawsze, gdy przyjeżdżam do Łodzi, to przychodzę tutaj sprzątać takiego mieszkania. I tu zrobiłam sobie taką jakby uprząż, żeby jednocześnie od razu nie tracić czasu i móc filmikować. Myślę, że dzięki temu po iluś tam godzinach podróży będzie mi po prostu przyjemniej. Także robię próbę, wkładam kamerę do uprzęży i sprawdzam, czy to się będzie jakby no poręcznie robiło. Bo teraz zrobię próbę taką, że będę prasować firankę. No tak czy owak, chciałam opowiedzieć przede wszystkim o tym, z czym się nie zgadzam już coraz mocniej od ponad roku, jeśli chodzi o politykę Razem, jak się bardzo mocno z tą partią zaczęłam rozjeżdżać w wartościach i po prostu uznałam, że to już nie ma sensu, bo ja zwyczajnie nie będę w stanie no, popierać ich postulatów, tak? Czyli będzie taka sytuacja, że oni będą udostępniać coś, promować jakąś tam wizję, tak, a jakąś najczęściej narrację tak naprawdę. A ja no, będę tam to ignorować celowo, tak, nie będę o tym mówić, bo po prostu wydaje mi się to nietrafione. Nie oddaję to, nie wiem, problemu mojego otoczenia społecznego i tak dalej. Generalnie ja mam takie poczucie, że mam po prostu do czynienia z tchórzami, z ludźmi, którzy myślą bardzo tak, no nie wiem, jak mało globalnie, tak, bardzo, bardzo w takim lokalnym zakresie, mało politycznie, a bardziej tak, jak myśli przeciętny obywatel, żeby ochronić siebie, tam swoją najbliższą rodzinę, ale nie większość jako wspólnotę. No, kiedy ja się dowiedziałam o COVID-zie, to pierwsze, co pomyślałam, to o bezpieczeństwie jakby takim skali takiej, no, no narodowym, tak, czyli dla mnie, nie wiem, no chociażby czytając wcześniej jakieś tam dokumenty, przeglądając typu Biała Księga, no właśnie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, no to ja jakby tutaj faktycznie myślałam o tym, że przecież współcześnie taka pandemia, no to jest jedno z takich zagrożeń, o których jakby było wiadomo. No dzisiaj niestety no obok tych cyber zagrożeń jakby, tak. Oczywiście tutaj po przeanalizowaniu, no to wydaje się, że tego typu atak akurat na Polskę, no może nie jest szczególnie opłacalny, ale ja od polityków oczekiwałabym, że oni pokażą mi, że oni to przeanalizowali i że oni jednak patrzą na to bardzo krytycznie, bardzo sceptycznie. Ja nie oczekuję, że polityk będzie... Nie wiem, będzie lekarką od promowania szczepień, będzie jakąś edukatorką, która będzie zresztą też na jakiej podstawie, no bo ja jakby, tak, no oni mówią, no szczepcie się, bo musimy zaufać tam, nie wiem, lekarzom i tak dalej. No dobrze, no ale z drugiej strony, przepraszam, no oni nie są po prostu od tego, to nie są specjaliści w tym zakresie, więc nie rozumiem, dlaczego akurat ich tutaj przekonaniu mam wierzyć. Natomiast, no... Wiem jedno, że ludzie na początku oczywiście podeszli do tego jakby poważnie, tak? Podeszli do tego poważnie, bo ludzie boją się o swoje życie, mają instynkt samozachowawczy. Natomiast, kiedy rozejrzeli się w koło i zobaczyli, że po prostu to jest naprawdę nikła śmiertelność, to zresztą też te statystyki, co podają oficjalnie, no to też tak wskazują, że jest jakiś 1% śmiertelności, więc to jest dużo mniej zagrażające życiu niż inne choroby, na które codziennie jesteśmy narażeni. Ale no rozumiem, tutaj problem polega na tym, że jest z kolei trochę wyższa zaraźliwość tego, no więc jakby no w skali może więcej osób umrzeć, więc jakby no nie neguję tego, że faktycznie jakieś tutaj działania trzeba było przeciwko tej pandemii podejmować. Natomiast no to, jak na to reaguje lewica, to dla mnie to jest po prostu banda tchórzy. To są ludzie, no to ja po prostu nie czuję się bezpieczna z mamusią, która chodzi za mną i mówi, bo doktorek powiedział tutaj, musimy się wyszczepić i nie podejmuje żadnej refleksji, też nie tylko w zakresie takiego bezpieczeństwa, nie wiem, no militarnego, tak rozumianego, tak jak wcześniej wspomniałam, ale no nie wiem, no nawet ekonomicznego, dlaczego i kto wyprodukował te szczepionki, no potem próbował Zandberg niby no coś tam mówić, że to musi być, prawda, jednak państwowe, że trzeba sobie tutaj jakoś tym problemem zarabiania na nieszczęściu wielkich korporacji poradzić, ale miałam wrażenie, że to
że to jest po prostu takie jednak wąskie. To jest myślenie, no nie wiem jak to powiedzieć, no przeciętnego obywatela, nie polityczki, tak? No takiego, co to po prostu myśli, no, żeby on przetrwał, a nie żeby przetrwała wspólnota. No i to była pierwsza rzecz. No już i czasem wręcz to zagrawało na histerię, te biedne takie dziumcie, kurwa, na tym, na tych Facebookach, tych social mediach, tam o Jezu, 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 o rany, co my zrobimy, te dziękczynne jakieś tam zaszczepionki, no okej, kurczę, jest bardzo indywidualna, bardzo osobista sprawa, czego się boimy, a czego nie. Faktem jest tylko, że ludzie traktują to bardzo selektywnie, że stosują różne mechanizmy obronne, bo gdybyśmy mieli żyć z tym, realnie się mierzyć codziennie, jakie my mamy zagrożenia, jakie jest prawdopodobieństwo, że nas codziennie zabije, jak nie ta choroba, to inna, jak nie wypadek, to coś innego, no to po prostu byśmy oszaleli, nie bylibyśmy w stanie żyć. Więc każdy jakoś tam selektywnie do tego podchodzi, jeden bardziej wypiera, drugi mniej, jeden to, trzeci tamto. Więc jakby ja tutaj nie neguję, że prywatnie to tacy politycy mogą być przerażeni COVID-em. Natomiast no, jeżeli to po prostu widać, a niestety to było widać, to dla mnie to wygląda śmiesznie. I właściwie tam zostało kilka osób z tej lewicy, które wyglądały na zrównoważone i niestety no, to potwierdziło, że najbardziej spanikowane jest Razem, które po prostu okazało się zgrupowaniem ludzi odmaterialnionych totalnie, ludzi, którzy o biologii nie mają pojęcia. Jak ja sobie zestawiłam, jak oni interpretują rzeczywistość, jeśli chodzi o różne aspekty właśnie biologicznego funkcjonowania ludzi, no to to są same nieścisłości, no same, to tak jakby mieć do czynienia z osobami, które w ogóle nie, no są totalnie z dala od swojego ciała, są totalnie jakoś wyalienowane, nie mają pojęcia w ogóle o fizyczności, im się wydaje naprawdę, że społeczeństwo jest w stanie wszystko zapewnić i poczucie bezpieczeństwa pełne i w ogóle nie wiem, jak się zaszczepimy i społeczeństwo produkuje szczepionki, to będziemy żyć milion lat, tak? No jak jacyś, no nie wiem, kto sobie może po prostu na to pozwolić na taki sposób myślenia, no chyba osoba naprawdę, no, która nie sprząta, tak jak ja nawet, no, w domu, czy cokolwiek, chociaż ja to bym się wcale nie zdziwiła, gdyby obok zaraz tutaj ciało pozytywności w wydaniu pochwały grubości, otyłości, pojawiło się też, prawda, tutaj czystość w domu jako po prostu fikcja wyprodukowana kulturowo, żebyśmy kupowali proszki do prania, bo to jest taki sposób po prostu myślenia, czy tam cify, tak? No bo oni oczywiście najczęściej tak te pseudo-lewicowe, nowoczesne interpretacje wyglądają. No właśnie tu jest kolejnym takim przykładem. Nawet Razem powstało już, jak odchodziłam, takie tutaj koło. No i jestem pewna, że będzie szło w stronę tych teorii krytycznych, dekonstrukcji, gdzie będą właśnie przejmować tą modę z Zachodu, która poszła po prostu już coraz dalej, ośmielona. Jak już zreinterpretowali całą kulturę, no to poleźli i sparaliżowali nauki społeczne pohumanistyczne, no to teraz mają pole do działania właśnie, jeśli chodzi o otyłość, która no faktem jest, po prostu wywołuje szeregi chorób i to jest przeanalizowane, dlaczego tak się dzieje, jest to jakoś tam do odtworzenia. No więc jakby oczywiste jest, że należałoby walczyć z dyskryminacją, należałoby wręcz no, karać i to poważnie karać lekarzy, którzy odmawiają pomocy osobie otyłej i mówią, że nawet bez badania, że to jest na przykład wina jedynie otyłości. No tak nie można, to jest ryzykowanie czyjegoś życia. Niezależnie od wszystkiego, natomiast no, mówienie, że otyłość nie stanowiłaby problemu, gdyby no, nie podejście kulturowe, nie moda na szczupłość, płom sylwetkę, czy cokolwiek, no to jest fikcja, no po prostu. Tutaj też pomija się niedawno w krytyce politycznej, był właśnie wywiad tu z dziewczyną, która taką teorię promuje, pomija ona całkowicie kwestię zmiany w ogóle trybu życia, tego, że mamy dostęp nieprawdopodobny do żywności, to jeszcze kalorycznej, wysokokalorycznej żywności o każdej porze dnia i nocy, czego przez wieki ludzie po prostu nie mieli, bo ludzie głodowali, po prostu nasi dziadowie często jeszcze po prostu głodowali. I nasze babcie. I to był problem. W związku z tym mało tego, pracowali ciężko fizycznie. No, a jak ludzie teraz siedzą na dupie, no to po prostu o czym my tu mówimy, tak? No nie jest, że to i jeszcze ten procent otyłek wzrasta. No ale to jest taki kolejny przykład nieścisłości, jeśli chodzi o podejście do biologii na lewicy.
trzecia część. Musiałam sprawdzić, czy się nagrała. Kończę pracowanie tej firanki trzeciej. No, to już jest COVID i później takie różne bzdury, nowinki kulturowe typu właśnie z tą otyłością, ale to może być bardzo poważnie traktowane, biorąc pod uwagę, że tu jest głównie właśnie ukierunkowane na sprawy kulturowe, a nie sprawy fizyczne, materialne. No zresztą jak się ma takie właśnie podejście do ciała, no to trudno inaczej. To podejście do ciała się przejawia też w tym, że bardzo wiele osób na lewicy no, nie znosi sportu. I to jest też poniekąd powiązane z takim, nie wiem, no, jak to określić, bo może no, takim pseudochrześcijańskim podejściem do człowieka, niczym ze średniowiecza, takiego stereotypowego, czyli no, tutaj się jakby uznaje, że nie wiem, jak podpieprzymy całą odporność ludzką psychiczną, jak powiemy, jesteś słaby, jesteś tam, nic nie możesz, no to ten człowiek będzie polegał na kolektywie i zwróci się, nie wiem, w stronę komunizmu chyba, tak, to jest takie założenie. No mi się wydaje, że to jest kompletne nieporozumienie i tutaj wchodzimy właśnie na obszar ukochanego z kolei zdrowia psychicznego, no bo to tak wygląda, że najłatwiej można tu manipulować w tym zakresie, więc no psycholog w każdej szkole, postulat, ktoś zwrócił uwagę słusznie, ja nawet powiem szczerze, nie liczyłam, ale że my nawet nie mamy tylu psychologów, żeby w każdej szkole ich zatrudnić, ale kto by się tam tym przejmował? Ostatnio pani po prostu geniuszka ideologii, pani Staśko, ja przeczytałam, że ona mówi, że nikt nie pomyślał, ja nie wiem po prostu, czy to kurwa żart jest jakiś, nikt, słuchajcie, nie pomyślał o tym, żeby powstańcom warszawskim zapewnić pomoc psychologiczną. No, chciałabym powiedzieć, że z 50 chyba lat znowu metaanaliz, 50 lat badań nad pomocą właśnie po traumach okazało się, że pomoc psychologiczna jeszcze potrafi zaszkodzić statystycznie, procentowo. No dlatego, że człowiek po traumie, no po prostu my funkcjonujemy dlatego, że wypieramy większość zagrożeń i większość traum, której doświadczamy. I tylko dlatego ten gatunek jakoś jest w stanie funkcjonować. W związku z tym, no jeżeli wchodzi na tym jest i zaczyna to analizować, to ten człowiek nie może się odciąć od wspomnień. Jeszcze to jest ciekawe też bardzo w PTSD, tak zwanym stresie pourazowym. On często faktycznie wychodzi sam po kilku miesiącach. Natomiast no to jest, to ewentualnie taka pomoc to tylko w niektórych przypadkach w razie potrzeby. No zresztą bardzo mocno zanim pani Staśko wpadła na ten genialny pomysł, to psychiatrzy się oczywiście, czy nawet Antoni Kępiński, między innymi też tutaj w Polsce taka znana postać się tym zajmowali, właśnie ofiarami wojny, traum wojennych. Ludzie sobie naprawdę poradzili bardzo dobrze, bo my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do braku bezpieczeństwa i do nawet potwornych jakichś przeżyć. Natomiast tutaj się pracuje na to z takim podejściem, jak ma właśnie taka, no nie dziwne, że ich nazywają lewiczką, bo to trudno na takim poziomie infantylizmu i właśnie słabości. Inaczej o tym mówić, no to się wychodzi tak, że właśnie osłabić tego człowieka, mimo że już psycholodzy mówią, no ponieważ ta terapia, sama psychoterapia nie jest jakaś wybitnie skuteczna, no to się mówi, że trzeba niestety wykształcić, czy się to komuś podoba, czy nie, samodzielnie najlepiej tą odporność psychiczną tak zwaną, no czyli po prostu to nawet nie chodzi o to, że wziąć się za ciebie, po prostu siebie jakoś na tyle zrozumieć i jakieś takie mechanizmy radzenia sobie ze sobą wypracować. No bo to docelowo to nawet nie ma jakby świadomość tego, że jest jakby jakiś psycholog, to często ludzi błędnie wprowadza w takie przekonanie, że oni mogą właśnie nic nie robić, tylko pójść do tego ze sobą, nie próbować jakoś sobie samodzielnie pomóc, tylko pójdą do tego psychologa, jakby to się problem rozwiąże i to jeszcze może tylko hamować i opóźniać ich jakby poradzenie sobie ze swoimi problemami, no, najczęściej, które wynikają z jakiejś tam trudnej osobowości, tak bym to określiła. No więc to jest kolejna kwestia zdrowia psychicznego z jakimś tam infantylnym, takim typowo mieszczańskim, kulturowym podejściem indywidualistycznym, jednocześnie nie wiem od tej rozpracowania, czyli tych mechanizmów obronnych ludzkich na psychoterapii ma chyba dojść do jakiegoś kolektywu, na jakieś utopijne, idiotyczne wizje. Więc nawet w stronę za bardzo tych bardziej radykalnych nie ma dokąd jakby się zwrócić, bo ci też
są po prostu no naiwni jacyś, no poszukują czegoś. Ja mam takie wrażenie, kiedy sobie podczytuję czasami tam na takiej stronie jakieś studia nad marksizmem, czy jest dużo dzieł rzuconych i sobie próbuję zrozumieć, co to w ogóle był docelowo miał być za system, tak? Bez jakiegoś szczególnego intelektualizowania. Wydaje mi się, że muszę podlać kwiatka, będzie szumiało. Wydaje mi się, że no to po prostu był jakiś prosty system dla prostych ludzi, gdzie się mówiło, że przyjdzie jakby to wsparcie ekonomiczne po to, żeby ludzie mogli ze swoim prywatnym życiem mieć więcej wolności, robić co chcą, no żeby mogli mieć jakieś życie rodzinne, jakieś no po prostu to, na co mają ochotę, a teraz jest odwrotnie, nie? Oni teraz kombinują, jak tu przeformułować kulturę czy jednostkę po to, żeby ona zechciała realizować ich komunizm, z którym rozumiem, po prostu oni zajmą przodujące miejsce, czyli ta klasa biurw, że tak to nazwę wulgarnie, bo ja szanuję urzędników na przykład, czy ludzi, czy osoby, które wykonują pracę sekretarek, prace biurowe, no ale to jest takie właśnie taka mentalność najbardziej wypaczona, taka stereotypowo wypaczona w tym zakresie, no, czyli taka po prostu nieporadna jakaś jednostka z wielkimi ambicjami, która chce jeszcze pomimo tej swojej takiej jakiejś kompletnego jakiegoś lenistwa wewnętrznego, braku jakiegoś pielęgnowania cnót, nie to, że nieumiejętności czy niemożliwości, tylko po prostu braku w ogóle chęci podjęcia jakiejś no, pracy nad sobą, ona mimo wszystko zostaje doceniona jakby za nic i ma jakieś wpływy, ma jakieś przywileje i ja rozumiem, że to by byli ludzie, którzy, ci akademicy najczęściej, którzy po prostu tchórze i konformiści, którzy po prostu siedzą i te drdy mały układają i biorą za to granty, no. I tak to wygląda. Dobra, dwa okna zrobione, to teraz kurze. No i od razu można jechać dalej w temacie różnych genialnych, kurwa, pomysłów właśnie modnych w tym środowisku, które już razem no po prostu przekraczają jakieś moją granicę tolerancji. No to od razu wchodzi spektrum autyzmu tak zwane, czyli osoby, które no, mają faktycznie od lekkich jakichś tam zaburzeń typu Asperger do ciężkich i których 85% nie mieści się w normie intelektualnej. Natomiast tutaj się promuje neuroróżnorodność i tak jakby sugeruje się tym ludziom, że jak się zmieni do nich podejście, to się okaże, że one świetnie funkcjonują. No nie, no to jest garstka, która świetnie funkcjonuje. Z tymi mitami mierzyły się kolejne pokolenia, rodzin osób autystycznych, które były mamione, jak nie psychoterapiami, to innymi właśnie tego typu fikcjami, że może są skrycie genialne czy cokolwiek, to jest po prostu krzywda. Wpisuje się to w niechlubną historię podejścia do tej choroby. No to jest jakby kolejny tutaj tylko taki przykład marginalny, ale jednak w ten sposób dochodzimy do kwestii płci. Kwestia płci to jest oczywiście osłabiona transfobia, no więc właśnie ta akcja cała pokazała niestety coś bardzo groźnego, że przyzwalanie przez całe dekady na rozwój na akademiach, pobieranie grantów za kolejne, za dekonstruowanie jakichś kolejnych obszarów rzeczywistości i próby obsesyjnego wpływania na kulturę w przekonaniu, że w ogóle jesteśmy w stanie ją całkowicie od początku do końca nią sterować i uczynimy świat lepszym, jeśli tylko, nie wiem, wyeliminujemy na przykład jedno słowo i wstawimy jakieś inne nazewnictwo, bo tak to się mniej więcej do tego sprowadza. No niestety przerodziło się w autorytarny jakiś kretyński system sprawiedliwości społecznej czy wokizmu, bo tak to jakiś tam teraz nazywają, bo to już w Stanach w tym momencie akurat po ostatnich wydarzeniach, w ostatnich latach to się rozwinęło bardzo mocno.
Oczywiście, no jak każda właśnie próba formowania jakby człowieka od strony psychiki, psychologii, ducha, jak to wcześniej bywało, czy właśnie kultury, no to się musi kończyć autorytaryzmem, ponieważ nijak to nie są obiektywne rzeczy. Możesz, nie wiem, stwierdzić obiektywnie, czy ludzie głodują, czy nie głodują, czy dostają tyle pieniędzy na życie, czy tyle pieniędzy na życie, a tutaj nie jesteś w stanie stwierdzić, czy ludzie wierzą w Boga, czy nie wierzą, czy ludzie mają uprzedzenie, czy nie mają uprzedzenia. No i po prostu na fali różnych tam wybzdurzeń, po prostu typu jakieś tam intersekcjonalności, polityki tożsamości i tak dalej, z feminizmu, który owszem zapoczątkował, to ja jakby tutaj nie ulega kwestii, no ale powiedzmy z feminizmu i przez teorię queer to wyewaluowało jakąś patologiczną stronę, wyprodukowało w tym momencie już jakieś bojówki kulturowe, które właściwie nie wiem, czy one się ograniczają tylko do internetu, bo wystarczy sobie to spojrzeć na taką stronkę, gdzie ktoś zbiera dokonania właśnie tychże grup pod egidą transpłciowego aktywizmu, to jakieś jest tam TERF, SLUR, coś takiego, czy jakoś tak. No to tam właśnie widać, na przykład jest jakaś tam wystawa w bibliotece, już tam nie pamiętam, w państwie X, jakimś zachodnim, nie wiem, czy to Wielka Brytania, czy to Australia, cholera wie. No i tam po prostu człowiek w koszulce, prawda, tutaj imitującej, jak rozumiem, no unicestwienie, krew i jakby dokonanie no, unicestwienia jakiejś osoby nazywanej TERF-em, to mniej więcej ja się tutaj teraz aktualnie jak najbardziej w to wpisuję, to znaczy po przeanalizowaniu tego zagadnienia uważam, że przekroczyli granicę w taki sposób, który może być dla kobiet szkodliwy, w ogóle on jest dla wszystkich szkodliwy. I mianowicie chodzi między innymi o takie akcje jak no, zacieranie generalnie świadomości istnienia płci biologicznej, czyli już nie tylko kulturowej, ale właśnie biologicznych różnic. No a te biologiczne różnice jakby no, są, cały feminizm opiera się w tym momencie właściwie na prawach reprodukcyjnych kobiet i lub problemach kobiety, które wynikają z, tak naprawdę z macierzyństwa. I z dostępu do ginekologa, no też z odmienności jakby kobiecego organizmu i właśnie na przykład z tego, że był on traktowany tak samo jak organizm męski. Czyli no na przykład właśnie brak jest badań, no chociażby nawet testowania szczepionek na próbach kobiecych, bo się wychodziło z założenia, że pomimo bardzo dużych różnic fizjologicznych, bo one są i to też jest zmierzone, zważone, przeanalizowane, nawet nie wiem, ilość hemoglobiny we krwi, tak, jakieś wydolność oddechowa, krążeniowa i tak dalej. No, to pomimo tego uznawano, że nie trzeba specjalnie testować niczego na kobietach, w związku z tym ten organizm nadal jakby jest ignorowany. No, a tu się próbuje wyciągnąć wnioski na podstawie tego, że istnieją osoby, które mają zaburzenia rozwoju płciowego już w okresie płodowym i rodzą się, a czy to z dodatkowym chromosomem, no tam w ogóle to jest kilkadziesiąt różnego rodzaju takich zaburzeń i wszystkie te kilkadziesiąt zaburzeń się łączy w 1% populacji. Składa razem na 1% populacji i oni na tej podstawie próbują wyciągać wnioski. I to nawet, kurczę, ostatnio w jakichś czasopismach, które się zajmują nauką, czyli jest wszystko prawidłowo zrobione, jest analiza prawidłowo wykonania, pokazane, piękna ilustracja, jak to wygląda, prawda, jakie te zaburzenia są możliwe, po czym jest, że nie możemy już podchodzić, mimo że to jest, znaczy to nie jest powiedziane mimo, to jest tak, napisane, że skoro 1% populacji ma takie zaburzenia, to znaczy, że my nie możemy płci traktować jako czegoś oczywistego. No mimo, że człowiek jest ssakiem, nie wiem, czy w kolejnej jakby, czy zamierzają to samo robić, nie wiem, właśnie z szympansami, czy dalej zamierzają iść tutaj w tą stronę, aczkolwiek domyślam się, że nie. No, człowiek jest ssakiem i wykształcił się ten dymorfizm w bardzo prostackim celu, po prostu trywialnym, banalnym, no, żeby się skutecznie rozmnożyć i tyle. I natura się nie zajmowała raczej, matka natura, kwestią, czy my będziemy to sobie tak czy srak interpretować, no. To już jest jakby nasz problem. No więc ludzie, którzy próbują zgłaszać to, którzy próbują to kwestionować, są wyrzucani z pracy. Już nie tylko deplatformowani jako, nie wiem, paneliści, tak, czy że nie zaprasza ich się na eventy, chociaż to są naukowcy i pewnie no,
pozytywnie wpływałoby to na ich pracę, no ale powiedzmy tutaj nie. Tu się już ludzi z pracy wyrzuca. W Wielkiej Brytanii się tam protestują. I właściwie te osoby, nie wiem, ostatnio też jedna Kanadyjka, bo tam chyba to najostrzej idzie, no to mówiła, że ona się już właściwie wyprowadziła do Meksyku, ona się czuje zagrożona. No, na ulicach w Meksyku się jakoś tam nikt tym nie zajmuje, szczególnie tego typu problemami krajów pierwszego świata. No, więc to poszło po prostu w stronę, która jest dla mnie nieakceptowalna. U nas ofiarami no to jest Kuczyńska, ale też pani Magdalena Grzyb, która napisała krytycznie artykuł na Kulturze Liberalnej. No, jakby ja przez lata oczywiście myślałam, no wiadomo, że prawica próbuje te ruchy zdyskredytować, bo oczywiście chce tradycyjnego społeczeństwa, no ale przecież tu chodzi tylko o liberalne prawa człowieka, tu chodzi tylko o liberalne, prawda, jakieś tam równość, tak. Nie, tu już dawno nie chodzi o równość, tu nawet nie chodzi o różnorodność, tylko to jest jakiś terror narcyzów. I właściwie naprawdę moje podstawowe pytanie jest, dlaczego? Co się takiego stało? I tutaj aż sobie usiądę, no bo przypomniało mi się, że tu jest jeszcze jeden ważny aspekt niepokojący. No powiedzmy sobie, że okej, dla kobiet taka garstka, jaka jest w społeczeństwie tych trans kobiet, czyli biologicznych mężczyzn, którzy chcą być kobietami, no to nie byłaby zagrażająca, no bo właśnie ludzie mają taką racjonalność, że się głupotami po prostu nie zajmują, tak, tak jak na przykład COVID-em w większości przypadków, no. I to by nie było zagrażające, to by była kwestia godnościowa. Czemu my teraz mamy ustąpić, jak myśmy połowy rzeczy, które chcemy, nie zdobyły, w Polsce mamy przejebane, czemu mamy ustąpić, nie? To by była tego typu kwestia. Ale, tutaj zastanawiający był ten autorytet. Jeżeli ktoś zakazuje ci już, to już nie to, że robi z ciebie złego lewaka, tam jakąś wyrodną bawę, cokolwiek, tylko już próbuje instytucjonalnie walczyć, żeby ci zamknąć mordę i to właśnie dokładnie w takim stylu, wygrażając ci karabinami wirtualnymi, maczugami, jakimś już twórczością artystyczną i za przyzwoleniem wszystkich osób, które są już umocowanej na akademii i w instytucjach i to nawet same często te osoby właśnie, tak jak u nas w Polsce właśnie to inspirują, temu przewodzą, to popierają, tak jak na profilu pani Grzyb pojawił się tutaj psycholog z PAN, pojawiają się jakieś psychoterapeutki, to mnie akurat kompletnie nie dziwi, bo to jest totalnie etyczna dziedzina. I teraz pojawiają się osoby, nie wiem, jakieś też z nauk ścisłych, profesor z innego uniwersytetu. No, osoby, które by można było podejrzewać o jakieś odrobinę zdrowego rozsądku, no to już jest bardzo niepokojący sygnał. Coś się dzieje z kulturą. To jest jakby dla mnie objaw czegoś, czegoś grubszego, grubszej sprawy. No bo teraz tak, mówi, tam gdzie zalegalizowano przede wszystkim tą samoidentyfikację, czyli możliwość osób, na fali też jakby no tutaj zacierania granic biologicznych między płciami po to, żeby promować koncepcję płci jakby duchowej, czyli płci odczuwanej, psychologicznej, która jest niczym objawienie, no to wprowadzano tak zwane to self-ID, czyli możliwość takiej właściwie całkowicie dowolnej identyfikacji, czyli powiesz, że jesteś kobietą, to jesteś. No to oczywiście, czy mężczyzną też zresztą, no to raptem te statystyki, które były wcześniej notowane, czyli więcej trans kobiet niż trans mężczyzn, czyli biologicznych mężczyzn, którzy chcą zmienić płeć niż po stronie kobiet i ułamek jakiś tam procenta w społeczeństwie, no to się drastycznie zmieniło, ale przede wszystkim wzrosła o kilka tysięcy procent ilość dzieci. No to przecież dla lekarzy, dla psychologów, dla psychiatrów to już jest sygnał alarmowy, że trzeba to chociażby zbadać i tu było zamknięcie. Nie, nie wolno wam tego badać. Każda próba badania tego, przeanalizowania tego to jest transfobia. Macie zamknąć mordy i to robić, tak? I teraz to już jakby zaczyna się, z tego powodu to jest groźne, nie z powodu nawet tej marginalnej ilości, bo mówię, to jeszcze by była w stanie jakby kwestia godności. Ale tutaj się próbuje zrobić coś takiego, że tyłem wyprowadzić prawa kobiet. Tak uważam. Ja do takiego wniosku doszłam, ponieważ tak, oczywiście nie jest to kwestia spisku. Zawsze działa wiele rzeczy. Owszem, niektóre tam autorki, które zaczęły to analizować, które zaczęły o tym pisać, jak ostatnio właśnie o ideologia trans, kiedy chyba
no już nie pamiętam tego tytułu, teraz taka Helen Joyce chyba napisała w Wielkiej Brytanii, no wcześniej Kathleen Stock, filozoficzną z kolei taką analizę, wcześniej jeszcze Transgender Body Politics, coś takiego. No jest tam kilka też z perspektywy filozoficznej, no ta teraz akurat jest bardziej dziennikarska książka i tutaj akurat ona też próbuje prześledzić no, nakłady też w ogóle na aktywizm LGBT, które bardzo mocno wzrosły po tym, kiedy już w większości państw zachodnich osiągnięto jakby tą równość małżeńską, równość rodzinną w zakresie adopcji i tak dalej. Oczywiście i tutaj się wtedy mówi, byłoby teorie spiskowe. Nie, to nie jest jakby kwestia taka, jak jest w przypadku teorii o marksizmie kulturowym, gdzie jest to no, jakby trochę przesadzone, no bo to nie... Ja wierzę jakby w to, że bardziej że, no, rzeczy, które się dzieją w kulturze mają złożony charakter i musi być coś takiego, co jakby powoduje, że ludzie to zaczynają popierać, że to im się zaczyna wydawać fajne i mówią, o super, teoria, tak? Masz rację, chcemy z tobą, nie wiem, działać nad tym, żeby urzeczywistnić tą wizję. No poniekąd tam oczywiście też, jeśli się analizuje, już to szeroko w tej pracy przeanalizowałam, no to mamy wizję też i transhumanizmu. I to owszem, jacyś tam filozofowie trans o tym piszą, jest nawet też cała książka, w ogóle ona jest dostępna w necie, ale to ja nie wiem, czy to tak na legalu polecać. Linki, natomiast no tytuły mogę tam wrzucić. W każdym razie oczywiście jest to tak powiedziane, że no tutaj jest ta pierwsza modyfikacja, tak, no ale będziemy zmierzać do tego, żeby ten człowiek był coraz bardziej zmodyfikowany, czyli coraz bardziej taki, jaki chcemy, żeby był. Wszystko pięknie ogólnie, tak, ponieważ też ciekawe, feministki radykalne również uważały, że kiedy jakby kobieta przestanie być jedyną osobą, która może rodzić, to wówczas będziemy mieć, no to patriarchat zostanie zniesiony. Super, tylko że my nie jesteśmy na takim poziomie rozwoju medycyny i to jest kolejny przykład odrealnienia, kolejny przykład totalnego odrealnienia i przekonania, że się jest chyba awatarem, że to tak życie wygląda. Tymczasem ludzie w szpitalach umierają na raka, ludzie nie mają, naprawdę mają dużo, dużo gorsze problemy, są choroby, które rzadkie, nieleczone i naprawdę dysforia albo na przykład pragnienie posiadania potomstwa pomimo biologicznie męskiej płci, to nie jest podstawowy problem. To jakby po prostu to jest jakiś rodzaj potwornej pychy i próżności. I no tak, i budzi to mój sprzeciw, ale właśnie tutaj ja zanim zaczęłam pisać tą pracę, to ja w ogóle myślałam, bo napisałam nawet tam kilkadziesiąt stron jakieś, próbowałam się podejść do kwestii nowego średniowiecza tak zwanego, takiej koncepcji, ale no ja nie mam po prostu takiej wiedzy, żeby temu podołać. Natomiast no, to się zaczyna trochę tak układać, no bo to faktycznie mamy rozpadające się bezradne państwa, miliarderów, którzy mają nieograniczoną niczym władzę. Przejście w stronę, w świat wirtualny objawia się psychologicznie jako wiara w nieskończone możliwości jakby kreowania świata poprzez życie wewnętrzne. No zaczyna to wyglądać kiepsko i niestety już nawet jakieś początki prześladowania niewiernych, tak? No nie chcę tutaj zabrzmieć zbyt paranoicznie, natomiast uważam, że jest to na tyle interesujące, właśnie przez to warte po prostu uwagi. Nie przez sam jakby dla mnie nawet ten feminizm radykalny, bo ja oczywiście nie rozumiem, dlaczego kobiety mają komukolwiek w ogóle ustępować w czymkolwiek w swojej sytuacji, jaka ma miejsce na świecie, bo u nas w Polsce no, są odebrane prawa reprodukcyjne, ale na świecie jest jeszcze gorzej. Jesteśmy handlowane jako niewolnice, kobiety są obrzezane, umierają w chatach menstruacyjnych, no jest mnóstwo po prostu problemów. W ogóle nie ma o czym mówić, tak? Nie ma o czym mówić, żeby dla mnie problem jakiegoś człowieka z dysforią w tej sytuacji był priorytetowy. Nie ma takiej możliwości, nie ma. A razem widziałam, że się skłania ku temu, ponieważ wierzy naiwnie po prostu bandzie aktywistów. Ci ludzie się zachowują, no właśnie, no jak idioci naiwni po prostu, jak idioci. Bo trzeba nie mieć... To jest tak, właściwie to oni pokazują sami swoje własne uprzedzenia, bo jeżeli, nie wiem, rozumiesz, że ludzie są różni, nie masz jakiegoś skrytych kompleksów, że może ich dyskryminujesz, to nie czujesz jakby, że musisz słuchać aktywistów jak jakichś kaznodziejów, którzy ci mówią jak jest, a jak nie jest. I oni ci opisują świat, jak niczym ci mężczyźni objaśniają mi świat, tak tutaj aktywiści LGBT objaśniają mi świat, a ja po prostu jak takie ciele po prostu siedzę z otwartymi ustami i mówię tak, 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 tak. No, no nie, no sorry, to nie. I poszło to jeszcze
dalej, ponieważ ja uważam, że to jest wpływ kultury tutaj bardzo mocno gejowskiej, niestety właśnie różnice w wychowaniu kobiet i mężczyzn i po prostu, bo wszystko jakieś takie bardziej niespecyficzne, niespotykane elementy kultury, tak zwanej queerowej teraz. No to jest typu drag queen, czyli występy w przebraniu, no właśnie te wszystkie takie rzeczy z pogranicza płci, jednak mimo wszystko tutaj dominowali zawsze geje. I niestety, uważam, że gdzieś tam jest ta męska pycha, ta komercjalizacja wszystkiego, wszystko po prostu można kupić, sprzedać, no i też w sumie oni tak naprawdę po zalegalizowaniu rodzicielstwa mieliby problem i natychmiast weszłaby surogacja. A feministki jak mają ustosunkować się do surogacji, skoro to wiadomo dokładnie, że to nie jest tak, że kobiety mają wolną wolę i chcą się zapłodnić, nie. Robią to tylko kobiety, które po prostu potrzebują pieniędzy. I tak samo jest z prostytucją, a tutaj zaczęto promować sex work jeszcze. Nie wiem, być może dlatego, że legalizacja pełna prostytucji jako przedsiębiorczości jakiejś w Niemczech wcale nie wypaliła, handel ludźmi tylko się zwiększył i być może zmienią te przepisy, co tutaj jest dobra baza wypadowa po prostu. Tak mi się wydaje. Więc tu na pewno też element jakiegoś lobbingu również występuje jak wszędzie. Natomiast obrona tego pod egidą emancypacji, gdzie ludzie u nas LGBT właśnie nie mają w ogóle praw, tak? I dla mnie to jest całkowicie ruch już w tym momencie spalony, skreślony. Ja do tych ludzi zaufania nie mam. Ja jakby tutaj też wyautowałam się, że jestem w związku jednopłciowym, chociaż od wielu lat tego ogólnie nie robię, ponieważ uważam z bardzo wielu przyczyn, najbardziej prozaicznym jest to, że po prostu chcę być na czysto oceniana za to, co robię, a atmosfera wokół tego mi się po prostu nie podoba. Tak samo mi się nie podoba negatywna, jak i jakaś idealizacja, czy robienie na tym polityki. Nieważne, w każdym razie już nawet powiedziałam po to, żeby ten argument, że ja się nie powinnam wypowiadać, po prostu wyeliminować, tak? Ja się wypowiadam w swoim temacie jako, nie wiem, nie z wyboru jakiegoś wielkiego, chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, ale powiedzmy, że jest to jakaś cecha i mam prawo się tutaj wypowiedzieć. No nie podoba mi się i tyle. I z moim znajomym również się nie podoba. Ale oni robią wszystko, żeby po prostu mieć dostęp do polityków, a ludzi, których rzekomo na własne życzenie sami reprezentują, nie muszą słuchać, bo po co? No po co? No zawsze można powiedzieć, że my jesteśmy jacyś przekupieni. Więc jak ktoś wam powie, że na przykład ci geje, którzy są za prawicą, ci te lesbijki, co tam poszły do TVP, to są może jacyś udawani, że może to nie, to wiedzcie, że to jest nieprawda, że to są osoby, które faktycznie mają po prostu serdecznie dość tego środowiska i są do tego coraz większe podstawy. Na przykład moim zdaniem lesbijki, skoro w większości przypadków są matkami, tak jak mówię, moje koleżanki, to jest jakby proste w przypadku kobiet, no to ja uważam, że więcej byśmy osiągnęły z samym ruchem kobiecym. No ale najpierw musiałyby też te wszystkie feministki zacząć być świadome, a myślę, że nie są, bo niestety cały czas dziewczynki są wychowywane na grzeczne, są wychowywane kulturalnie, one bardzo wszystkim współczują. One co prawda cierpią codziennie, no mogą na przykład tą ciążę zdeformowaną nosić, ale jednak ci wszyscy inni też cierpią i one nie mogą po prostu, nie mogą tak kogoś odrzucić, no, jakieś grupy i zacząć walczyć, jak kurwa, nie wiem, kołodziejczak na przykład, czy kołodziejczyk z Agrouni, wysypywać im tam marfę płody pod biurami poselskimi, czy po prostu powiedzieć, nie, sorry, ale my teraz osiągamy dla naszej jakby klasy i spadać, tak? Cokolwiek, co będzie bardziej determinowane. No nie, no i to jest jakby dla mnie problematyczne, jakby kolejny gwóźdź do trumny. No dobra, jeszcze kurze w kuchni i podłogi. Żeby wyczerpać ten temat, taka też ciekawostka od realnienia, ale to już typowo i komercjalizacji środowiska LGBT tak zwanych, które niedługo właśnie będą kazały nam się chyba modlić do Boga Akronima, żeby wyleczyć raka na przykład. No więc na jednej takiej grupce
gość, jakiś tam lekarz opowiadał dla lesbijek porady. Otóż ginekolog, wspaniała nowina, branie tabletek antykoncepcyjnych przez minimum 5 lat zmniejsza ryzyko nowotworu jajnika, czyli takiego no, jednego z bardziej groźnych, aż o 66%. No to w ogóle cud, nie? To idealna sytuacja. Każdy powinien ćpać te hormony. I ani słowa o tym, że na coś innego może zwiększać zachorowanie, tak jak na nowotwór piersi. Osoby, które mają ryzyko, miały kogoś w rodzinie, tak jak u mnie, na przykład babcia, no, powinny to naprawdę wielostronnie przemyśleć. Poza tym każdy lek, każdy, nawet APAP, ma jakieś skutki uboczne. Tutaj się kompletnie o tym nie mówi. Tu chodzi tylko o to, żeby po prostu sprzedać i takim ludziom mamy, jak rozumiem, ufać. Sprzedać wszystko. Najpierw tabletki hormonalne. Jak się nie da od strony trans, to może się da lesbijkom i osobom aseksualnym, jak się może zakonnicom też, bo tam też był taki przykład, jak się nie da tego, to zawsze jeszcze można się prostytuować. Ostatecznie można też gejom bogatym urodzić dziecko, jako że mężczyźni nadal więcej zarabiają niż kobiety. No, po prostu idealna perspektywa i w tym wszystkim lewica wspierająca. Ja po prostu, szczerze mówiąc, mam tego serdecznie dosyć. Lewica nie jest od pouczania ludzi, nie jest od zmiany kulturowej, od strony kultury, tylko od zmiany poprzez zmianę warunków materialnych. Po prostu ja nie oczekuję, że oni mi na przykład... Ja nie oczekuję bycia w partii klasy średniej, jakichś sfrustrowanych dzieci akademiczek, czy jakichś podobnych po prostu osób z jakimiś wysokimi aspiracjami, które są coraz w mniejszym stopniu możliwe do spełnienia, bo biznes nie chce już finansować po prostu tych wszystkich działów HR i tych wszystkich innych marketingów, w których tego typu osoby by pracowały. W związku z tym one teraz rozczarowane, że nie są w stanie osiągnąć tyle, ile rodzice, po prostu występują tak doraźnie przeciwko kapitalizmowi, ale tak naprawdę to po prostu oczekują, tak jak mówiłam w tym filmie o PMC, że ten kapitał trochę zestresowany coś im tam rzuci, jakiś ochłap, jakieś mięso. Wszystkie te ich pomysły po prostu współczesne na zmianę, to one bazują na kulturze w ten czy inny sposób, bo nawet na przykład jest taki MOL, który też z kolei ciągle tam gdzieś próbuje od strony zmienić, od strony nie wiem, no co, no rozpaść państwo, tak, no bo nie wiem, jaki tu jest do końca zamysł, bo też nie jakąś książkę wydał, może ją przeczytam, na razie nie czytam jeszcze. W każdym razie, no taki jakiś anarchistyczny, od strony jakichś piratów, tak zwanego motłochu, gdzieś tam poszukuje, no ale to są wszystko poszukiwania alternatywnego modelu, nie wiem, organizacji życia społecznego, ale nie alternatywnego modelu, moim zdaniem, ekonomii, tak? To znaczy, no ci ludzie może, nie wiem, no nie znają się za bardzo na ekonomii, no więc robią na czym się znają, tylko to nie rozwiązuje na jakby naszych problemów, no. Ich też nie. No, ja uważam, że w tym momencie wybór takich osób, no to jest po prostu zamienił się kierkę na kijek. No. I dobrze, no jakoś tam współpraca na przykład z tą posłanką Gosek Popiołek, no to jest, uważam, uczciwa osoba, sumiennie pracująca, nie podejrzewam ją o jakieś nawet takie mocne klasistowskie jakieś rzeczy i pewnie dobrze, żeby ona była w tym Sejmie, no lepiej niż inni. Natomiast no to nie wiem, czy to jest polityka na kryzys, bo są jakby dwa modele. Jeden model, no to jest bycie takim po prostu administratorką. Zajmowanie się po prostu polityką, dostosowanie ideologicznie do tego, co tam ludzie większościowo chcą, pod sondaże, no i po prostu administrowanie, robienie śmietników, dróg. I da się tak zrobić, wbrew temu, co mówi lewica, że zawsze jest ideologia, no to właśnie możemy trochę dostosować w lewo, w prawo, ale da się, nie zmieniając systemu, no być sobie takim politykiem i nawet być osobą dość cenioną, no tylko taką bez szczególnego wpływu na rzeczywistość, dopasowującą się, a nie kreującą, no albo przynajmniej nie dążącą do kreowania tej rzeczywistości. No i jakby, a tutaj lewica udaje, że niby ma aspiracje kreowania rzeczywistości, a faktycznie, no to mam wrażenie, że jest to pewnego rodzaju gra i ludzie to widzą, no. Więc ludzie to widzą, bo często spotykam się z czymś takim, że jest w tym wszystkim coś fałszywego. Coś jakby jedno mówią, ale tak naprawdę to trochę o coś innego im chodzi.
Jeszcze ta polityka, może tak, ta polityka pcha tak naprawdę ludzi na prawicę i faszyzm. Dlatego, że jeżeli oni nie widzą, pogarsza się sytuacja, nie widzą nadziei na lewicy, za to widzą, że tłuczą się miejsca pracy, że są mniej stabilne, wszystko gdzieś jest wywiezione do państw rozwijających się, do Azji. Oni już nie mają szansy na jakiekolwiek minimum chociaż bezpieczeństwa życiowego. No to cóż, no to nie, z braku innego wyjścia zwracają się przeciwko na przykład imigrantom, tak? No przecież taka sytuacja jest w Stanach, a nie sytuacja, że obudzono jakieś ukryte demony uprzedzenia. Ludzie sobie potrafią setkami lat żyć obok siebie w różnych kulturach, ale zwracają się przeciwko sobie wtedy, kiedy po prostu zaczynają rywalizować o coraz skromniejsze zasoby. I ja nawet w sytuacji, gdy tak analizowałam tych transów całych, tą sytuację, skąd ta agresja potworna, skąd tu próba rozegrania kobiet tyłem, żeby powoli już zacząć rozmontowywać te prawa. No, no przecież to jest logiczne, że to jest znowu kurczenie się zasobów już w klasie średniej. W związku z tym, jeżeli będzie coraz mniej do podziału, to będą po prostu próbowali część osób eliminować, kolejne grupy eliminować, czyli nie będą już wyrównywać, ale wręcz przeciwnie. Będzie stawianie na coraz ostrzejszą rywalizację, czyli będzie wygrywał najsilniejszy. No. I tu się próbuje może rozmontować to od strony kobiet. Nie wiem, no to są już takie naprawdę dywagacje, ale przychodzi mi do głowy, że no faktycznie skoro zarabiamy mniej, większość kobiet łączy się z mężczyznami, no to być może zostawienie na przykład jednak tych mężczyzn w większym stopniu uprzywilejowanych jest korzystniejsze ostatecznie dla, nie wiem, dla rodziny, tak. No cóż, ja też jakby mam tendencję, ja nie wiem czemu te osoby jakby tego nie widzą, nie jestem w stanie tego sobie wyjaśnić, chociaż z drugiej strony może trochę tak, bo nawet jak ja tak patrzę, ja jestem osobą tutaj również bardzo sympatyczną i zdarzało mi się, że sobie tak pomyślałam na przykład, nie? Że no skoro jestem w związku jednopłciowym, a tutaj mamy w małej wiosce tak naprawdę chyba, no nie wiem, procentowo to chyba więcej osób w tego typu związkach niż, czy osób homoseksualnych, niż na przykład osób w związkach heteroseksualnych. I sobie pomyślałam, no a co oni się mają czuć tak mniejszościowo? Może pomyślałam, że my tylko odpowiadamy właśnie na potrzeby tej grupy. Nie chciałam, bo ja jakby nie poszłam działać, żeby działać na rzecz LGBT, bo ja sobie mogłabym robić jakkolwiek, gdziekolwiek indziej i w ogóle to nie jest pole mojego zainteresowania. Tym bardziej, że ja uważam, że małżeństwo jest faktycznie no tak jak Engels, tak? Tam pisał w Pochodzeniu rodziny, jak też później kontynuowała ten wątek, nie wiem, tam Kołłątaj i ta... ja już nie pamiętam imienia, bo ja w ogóle mam swoją pamięć, jak to pewnie ktoś zauważył, jeśli oglądał chociaż jeden film, że ja mylę nazwy, ja nawet nazwy kurczę, ja nawet słowa mówię czasem inne i dopiero odsłuchuję i patrzę, dlaczego użyłam słowa dokładnie przeciwnego do tego, które miałam użyć, czyli prawda i fałsz na przykład, nawet tak mi się zdarza. No tak czy owak, było to rozwijane, że no rodzina no to jest poniekąd taki wymysł mieszczański, no to jest wymysł dla osób lepiej usytuowanych, żeby mogły po sobie na przykład dziedziczyć, żeby mogły jakieś zasady wprowadzić w społeczeństwo, żeby wprowadzały jakieś tam zasady podziału majątkowego. No jak niczego nie masz, to niczego nie będziesz dzielić, więc to naprawdę nie jest koniecznie, oczywiście no tam formalności i tak dalej, no ale to jakby... W tym momencie jest przede wszystkim priorytetowe dla osób zamożniejszych i przede wszystkim, no albo dla osób narcystycznych, które poszukują w tych ruchach jakiegoś rodzaju właśnie, nie wiem, spełnienia swojego ego, no. I ja tutaj od razu podkreślam, że ja oczywiście bym chciała, ja nawet myślałam o tym w zeszłym roku, żeby wziąć się tam, może nie wiem, ślub za granicą, no ale właśnie z różnych przyczyn, że wydarzeń życiowych, no jakby uznaję, że no znaczy ja sobie myślałam, powiedzmy, też tak, nie? Że może być tak, że na przykład PiS zostanie zmuszony przez Unię Europejską do uznawania małżeństw zawartych za granicą, prawda, w tej Unii, tak? Że może to się jakoś, a może, nie wiem, trzeba będzie stąd uciekać, nie wiem, o azyl się gdzieś starać. Cholera wie, co może się stać, więc po prostu tak sobie to wymyśliłam. No ale to powiedzmy nie jest w tym momencie pierwsza potrzeba i ja jakby... No, a druga rzecz jest taka, że jak komuś mówię, co tam u mnie w życiu osobistym, to się zaraz wszystko pieprzy, więc ogólnie nie lubię, no. No i tyle. Żeby zakończyć jakby ten temat,
Ale tu jeszcze można przypomnieć właśnie, co w sprawie imigracji, jak lewica zrozumiała ludzi. No, lewica zrozumiała uprzedzenia, prawda, rasizm i tak dalej. No to nie mamy o czym rozmawiać, lewiczko, tak? Bo, no bo to jest pomysł, poziom myślenia właśnie klasistów, którzy... No właśnie, no, poszukują różnych tych koncepcjach kulturowych sposobu na wyróżnienie się od innych, no bo to jest nazewnictwo, bo to są te właśnie wszystkie dystynkcje, tu się musisz poznać, tu musisz mieć czas, żeby te wszystkie słowa sobie przyswoić. Tu nie wystarczy, że jesteś człowiekiem przyzwoitym, tutaj musisz być człowiekiem po prostu obytym. Obytym w tym, co oni sobie tam wymyślają i produkują to dla siebie, dla swojego środowiska. I jak już się to rozniesie, już część, że tak powiem, ludu, zwykłych osób już się nauczy, no to trzeba wymyślić coś innego, żeby móc znowu błyszczeć, brylować. A jeszcze też niestety tutaj w tych teoriach właśnie tej sprawiedliwości społecznej, na bazie tej kultury, no to widać wyraźnie, że to manipulowanie językiem, no to też jest forma jakiejś takiej manipulacji psychologicznej. Po prostu jeśli przyjmujesz, spełniasz te prośby cały czas o zmianę tego języka, no to trochę tak jak w sekcie po prostu wsiąkasz i już później nie masz z tego praktycznie wyjścia, bo nigdy nie możesz powiedzieć stop, no bo oni zawsze mogą cię szantażować. No ale jak to? No przecież to jest drobna prośba, czemu nie chcesz nazywać tej grupy tak, a nie inaczej? No to prawda, jak już szantażem, jak nie prośbą, to groźbą, że cię wykluczą, bo jesteś nieprzyzwoita, no prawda, dlaczego, to dlaczego nie chcesz spełnić i tak dalej, tak ludzie po prostu tkwią, a oni tak z roku na rok coraz większe jakieś te różne aktywy, tak naprawdę no nie jakieś dowodzone, skoordynowane aktywy, natomiast no jakieś takie, nie wiem jak to określić, internetowe bandy z tego wychodzą, no. Gdzieś tam zasilane często po prostu NGO-sami, ale czy gdzieś tędzące się w koło. Natomiast nie sądzę, żeby to było jakoś skoordynowane. No po prostu zjawisko kulturowe, ale no, przyciągające niestety jednostki autorytarne. No dobra, jeszcze podłoga. No i tak, no właśnie, ja potrzebuję, to nie chodzi o siłę i szczerze mówiąc też mam gdzieś te ich interpretacje tam, że jak, prawda, siła to był faszyzm, ciało to był faszyzm, to oni będą teraz lenistwo pielęgnować. Mam szczerze mówiąc w dupie etykę troski, która bazuje na czymś, co jest na empatii, która jest po prostu uczuciem subiektywnym. No mam to po prostu szczerze mówiąc, wywalone na te wszystkie ich analizki no po prostu nie satysfakcjonuje mnie taki program. Potrzebuję jednak więcej mięsa, że tak bym to określiła, ponieważ dla mnie lewica to jest jednak trud życia, brud, a opcjonalnie proza, a nie po prostu ludzie śnieżynki odrealnione, kultura ofiar, nie jakieś nowe chrześcijaństwo, gdzie każdy właśnie tutaj musi się ograniczać i to nawet, że oczywiście nie, żeby tam pracować nad ascezą własną, tylko najlepiej też przez psychoterapeutów, którzy znowu będą na tym zarabiać. I no po prostu odbierzemy ludziom, drobnym sklepikarzom faktycznie ich przedsiębiorczość, ale my będziemy tutaj się spełniać jako po prostu etatyści, tak, zatrudniona klasa do rozdzielania zasobów. No, bo jesteśmy sfrustrowani i sobie tutaj nie radzimy, a oczekujemy więcej od życia. No, nie za bardzo to tak, jakby ten przekaz do mnie trafia. I tyle, no, to pouczanie z tym COVID-em, jak jacyś, no większość się nie boi, no bo śmiertelność niska, nie, a ci po prostu tutaj panikują, jeszcze ten swój lęk oczywiście w megalomanii, jakoś z megalomanią jakąś przeplatają, z jakimś zarozumialstwem, typu my tutaj będziemy banować, blokować jeszcze z tą wolnością słowa pierdolec, czyli no właśnie, no i to pokazuje, do czego to doszło, ponieważ oni się często szczycą, że wolność słowa to nie jak w liberalizmie na lewicy, to nie jest dogma, my będziemy kontrolować wolność słowa, ale co w tych kwestiach kulturowych, czyli subiektywnych, a kto to będzie mierzył, kto to będzie w ogóle rozstrzygał, tak? Co wolno powiedzieć, a co nie. Jak oni mają paranoję i wszędzie widzą tylko faszyzm, wszędzie widzą uprzedzenia, no najbardziej to swoje własne chyba powinni zobaczyć. Więc no dobra, może moja analiza nie jest jakaś taka
oparta na tym, co się typowo analizuje, bo to jest bardzo takie psychologizowanie, no ale ja mam takie motywacje, tak? Ja zwracam uwagę po prostu na takie czynniki, a nie inne. No i tyle, bo program, konkretne rozwiązanie, no to można sobie wypracować i ułożyć, to się zawsze zmienia, dlatego że no politycy cały czas pracują nad programem, mijają lata, pojawiają się nowe technologie, pojawiają się nowe pomysły. No nie wiem, na przykład tak jak w kwestii tej prostytucji, to już zostało sprawdzone, że no o czym tu dyskutować z chęcią pełnej legalizacji, skoro to się nie sprawdza, a Unia Europejska w tym momencie zaleca, bo opiera to na jakichś analizach, jakichś danych, choć one są stosunkowo trudno dostępne w tej branży, ale jednak, no że najlepszy jest ten model skandynawski, gdzie się karze po prostu klientów. I ja tutaj nie widzę problemu, ponieważ seks jest w tym momencie wszędzie dostępny, darmowy, nie widzę jakby konieczności takiej, żeby koniecznie taka branża funkcjonowała. No i tak. I to, jak widzicie, już wszystko tutaj, co wymieniłam, no stwarza spore, moim zdaniem, problemy, żeby w ogóle nawet jakby popierać. No, ja mogę się ograniczyć do właśnie takiej polityki administrowania, ale na razie dobrych pomysłów na jakąś zmianę w skali globalnej nie widzę. No a trzeba po prostu dokonać chociażby przede wszystkim nie ograniczenia ludzi, moim zdaniem, no ale ograniczenia tych garstki najbogatszych, która steruje na przykład całkowicie, ma władzę nad internetem, gdzie już praktycznie przyniosło się całe życie. No to jest jakby problem, to jest wyzwanie. Jest problemem, moim zdaniem, jednak tutaj gospodarowanie zasobami mimo wszystko. No tutaj czytałam o tej Ewy Balcerek, że nie, że to nie jest problem. Myślę, że w skali globalnej to jednak jest problem, jeśli się poczyta na przykład o głodzie, że ludzie sobie dobrze radzili, no ale potem przychodzą jakieś właśnie zagraniczne korpo, wyjałowiają im ziemię. Jeśli się poczyta wywiad na przykład o Obywatelu też z tym szefem Agrounii, no to on też zwraca uwagę na to, że to współczesne rolnictwo, takie jakie ono jest, no to ono jest nieekologiczne i ono rujnuje prawdopodobnie no, społeczności na całym świecie. I to, że na przykład w tym momencie nie mamy ryb w Bałtyku, no to ponieważ on też jest po prostu wina grabieżczego łowiectwa, no i łowienia na potęgę przemysłowo, gdzie po prostu powinniśmy, no tu faktycznie zaczynając od po prostu ograniczenia jakiegoś tam dystrybuowania, czyli przemieszczania towarów po całym świecie bardzo taniego, no to ograniczylibyśmy też przez to i możliwości konsumpcji u ludzi, nie? Ale to jakby od tego wychodząc, no bo po prostu mielibyśmy dostępne bardziej to, co jest lokalnie. No ale ja tutaj po prostu w takim zakresie do problemu jakiegoś dużego nie widzę. Uważam, że nierówność właśnie globalna to jest olbrzymi problem, ponieważ to powoduje, moim zdaniem, właśnie takie rzeczy jak jakieś skrajne ideologie na Bliskim Wschodzie, to rozprzestrzenianie się tych odłamów islamu skrajnych. To jest bardzo niebezpieczne dla tutaj no, przetrwania no, cywilizacji naszej w takim kształcie, tak? Jakimś chociażby właśnie kulturowym, tak? Bo no, tutaj ludzi głodnych, ludzi chorych, ludzi, którzy ledwo żyją, nie mają nic do stracenia, no to naprawdę bardzo łatwo jest zradykalizować. Tym bardziej, jeśli się jest bogatym z powodu na przykład zarobkowania na takiej ropie czy na jakichś innych surowcach naturalnych. No tak jakby ja to sobie wyobrażam, ale uważam, że są jakieś główne właśnie tutaj wyzwania. No a jakby to, co my możemy w skali takiej narodowej, wydaje mi się, że możemy coraz mniej. I że trochę to jest takie, nasza polityka jest taka głupia, bo politycy próbują to jakby maskować, że tak naprawdę to niewiele mogą. No. Także tak. Właśnie tutaj związki moje z Razem wykończyła poniekąd, no tak, no brak tutaj pragmatyzmu i brak odrealnienia, nieżyciowość, no i niebiologiczność, dualizm psychofizyczny tutaj wykończył. Może to się oczywiście jeszcze kiedyś zmieni. Tu muszę od razu powiedzieć, że oczywiście też jeszcze oprócz tutaj Darii cenię ten bardziej znacznie ten obecny zarząd niż poprzedni. Uważam, że na przykład Asia Wicha, no to jest przyzwoita osoba i pracowita, jest
tutaj grucela jest. Generalnie, jak mówię, ja to nawet mogę codziennie z kimś przebywać i nie pamiętać, jak ma na nazwisko, więc się jeszcze obrażam, ale generalnie to jest dość jakby działa poprawnie, no tylko trochę za późno. No pierwsze jakby tutaj moje zastrzeżenia to błędy zdecydowanie jakby organizacyjne. No i tyle.